bardzo fajna pogoda, więc zabieram się za renowację takiej starej komody i krzesła, które już od jakiegoś czasu straciły swój blask, więc pora się za nie zabrać i za malowanie, renowację. Także zapraszam Was do oglądania i dajcie znać, jak Wam się podoba filmik. Idziemy! Przed odnowieniem krzesełka oczywiście musimy je całe dobrze zeszlifować. Nie mam tutaj papieru ścielnego, więc będę zaczynać. Później Wam pokażę, jak będzie wyglądać już zeszlifowane. Krzesełko już jest wyszlifowane, gotowe do pomalowania. Wybrałam lakier obejcy o kolorze teak, także zobaczymy, jak będzie to wyglądać na naszym krzesełku. Pierwsza warstwa już jest pomalowana, nałożona na krzesełko. Powiem Wam, że fajnie wpija. I następna będzie dopiero za 12 godzin, także trochę cierpliwości. Komoda została pomalowana trzeci raz i się tak prezentuje. A tutaj sprayem pomalowałam gałki, które przyczepię, jak wyschnie. I później za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. Ok, kochani, zakończyłam już odnawianie komody i krzesła, które Wam pokazywałam. Za chwilkę Wam pokażę efekt końcowy, mi się bardzo, bardzo podoba i jeszcze tam jedną rzecz będę odnawiać, także może Wam pokażę, jeżeli będziecie chcieli. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo jestem naprawdę pod wrażeniem, nie spodziewałam się. Cała renowacja trwała tydzień, dobry tydzień, ponieważ każda warstwa farby musiała schnąć przynajmniej 12 godzin, a jak wiadomo, jak jest raz deszczowo, raz słonecznie, to ta farba też różnie schła. Jak było za gorąco, to też nie chciało schnąć, więc to wszystko zależy od pogody, ale naprawdę kolor, który udało mi się wybrać, bardzo spełnia moje oczekiwania.
Jest to kolor taki, jaki właśnie chciałam, żeby był. Także już Wam pokazuję, kochani, jak to się prezentuje już w domu, w korytarzu, jak to wygląda i dajcie znać, czy Wam się podobała taka renowacja. Bardzo serdecznie Wam mogę polecić tą lakierobejcę, którą użyłam. Sama ją wybrałam, chyba kupiłam w Mrówce, więc jak chcecie, to kupcie sobie. Ten kolorek bardzo fajnie, taki jest żywy, nie jest zbyt ciemny. Także no sami zobaczcie, jak to wyszło. Gałki pomalowałam sprayem złotym, zawiasy również, także to tam było pikuś. Zawiasy, które są nieodkręcane, które nie chciałam odkręcać, bo też różnie bywa, to jest stary mebel. Pomalowałam po prostu pędzelkiem, sprayem, który wylałam sobie troszeczkę na karton i pędzelkiem to sobie już później tak ładnie domalowałam. Troszkę cierpliwości i można zrobić piękną rzecz. Także kochani, zobaczcie, piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba i czy Wy też lubicie takie rzeczy odnawiać, a może coś odnowiliście, dajcie znać koniecznie. Chętnie poczytam, a teraz życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!